Dzień dobry, ja nazywam się Krzysztof Wukrza, jestem blogerem, studiuję, współpracuję też z organizacjami pozarządowymi, ale moją wypowiedź pragnę, żeby tutaj Państwo traktowali jako wypowiedź obywatela Polski, bo nim również jestem, co jest oczywiste, ale tutaj chciałbym nawiązać do wypowiedzi posła Pierońskiego, który tutaj mówi, przykład idzie z góry odnośnie informacji publicznej, sugerując jakąś taką moralną zależność. Ja ze swoich doświadczeń, właśnie z pracą między innymi w tym zakresie, uważam, że nie negowałbym takiej zależności, ale uważam, że podstawowymi po prostu tutaj zagadnieniami są, czy problemami jest niewiedza i jest bezkarność na szczeblu właśnie samorządowym. Druga sprawa. Tu właśnie chciałbym zaakcentować, że mówię, że wypowiadam się jako obywatel. Proszę Państwa, tutaj była mowa o korupcji. Niestety jakoś nie znalazłem, czy jakoś tutaj po prostu, nie wiem, moim zdaniem za bardzo się pomija sprawę zamówień publicznych. Proszę Państwa, no każdemu chyba jest znany fakt, że w niedawnym czasie wykryto potężną aferę korupcyjną. Proszę Państwa, no dla mnie jest to, jako obywatela, przede wszystkim chciałbym wyrazić ogromne oburzenie w związku z ogromem tej afery. Chciałbym też wyrazić wielki żal. Tutaj mówię do Państwa polityków, wszystkich bez wyjątku. Proszę Państwa, no moim zdaniem jest to dowód na to, że prewencja w Polsce korupcyjna zawiodła na całej linii. Tutaj pan poseł Napieralski znów się odwołał do pańskiej wypowiedzi. Mówi o, styku polityki i biznesu. Panie pośle, no i to jest też do wszystkich Państwa. Przy okazji właśnie cyfryzacji, właśnie o to pan premier Paweł też myślę, że mógłby coś tutaj się wypowiedzieć w tym temacie. Przy okazji wielkiej przemiany cywilizacyjnej, jaką właśnie była cyfryzacja, doszło nas na styku kasty, tak jak się wyraża, kasty wyższych urzędników i biznesu IT, potężnych sił, do symbiozy, do działań korupcyjnych, do działań zasługujących na absolutne potępienie. Dobrze, ale już kończę. I moje pytanie, bo to, ja chciałem po prostu skorzystać z okazji do wypowiedzenia swoich poglądów w tej sprawie. Proszę Państwa, no jakie wnioski tutaj mają Państwo, że w naszym kraju taka sytuacja nie powtarzała się? Dziękuję. Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania, które już teraz padły. Zacznijmy chyba od pana ministra Berka, bo to były tak największe, te najważniejsze. Postaram się krótko, chociaż każdy z tych zagadnień ma oczywiście w sobie jakiś tam ładunek kontekstu, o którym pewnie chciałbym się też opowiedzieć, ale krótko w ten sposób na pytanie pani redaktor. Model konsultacji online prowadzony przez ministra gospodarki jest obserwowany z dużym zainteresowaniem także po tej naszej stronie, w sensie sprawności i rozwiązań stosowanych w tym narzędziu. I na pytanie, czy jest szansa i możliwość, żeby to było rozwiązanie ogólnorządowe, odpowiadam intencyjnie, że taka kwestia jest absolutnie przedmiotem naszych rozważań w tej chwili. To znaczy, zadziało się tak, że Ministerstwo Gospodarki podjęło pracę nad tym portalem jakby w ramach potrzeb własnych, natomiast skoro on został przygotowany i jest dość powszechnie odbierany jako dobrze przygotowane narzędzie, to byłoby jakimś absurdem, żeby system konsultacji online w ramach całej procedury rządowej zacząć teraz gdzieś budować od nowa. W związku z tym taka intencja jest rozważana
Zastanawiamy się jeszcze nad tym, jak to zrobić od strony formalnej, organizacyjnej. Tam są różne uwarunkowania związane też ze sposobem finansowania tego systemu. Niewątpliwą intencją jest to, żeby konsultacje publiczne odbywały, mogły się odbywać na jakiejś platformie internetowej w całym procesie rządowym. I portal, który Ministerstwo Gospodarki przygotowało, wydaje się być do tego dobrym punktem wyjścia. Ja w tej chwili nie przesądzam, czy to będzie proste zastosowanie tego portalu, czy jego poszerzenie. W każdym razie podzielam intencję, która wynika z Pani pytania. Druga kwestia dotyczyła znowuż tych uwarunkowań związanych z podstawą prawną prowadzenia dialogu. Pani poseł wyszła już, ale Pani poseł powiedziała w pewnym momencie, że jakby przygotowywała jakiś projekt dotyczący zasad tej konsultacji społecznych, że projekt wycofała, gdyż okazało się, że to trzeba było pozmieniać wiele różnych ustaw i regulamin Sejmu. Obawiam się, że Pani poseł chyba umknęła, przypuszczam, nie znam projektu Pani poseł, ale chyba ją umknęła jedna kwestia. Mamy konstytucyjnie w tej chwili umocowane uprawnienie Sejmu i Senatu do uregulowania w swoich regulaminach procedur związanych z stanowieniem prawa. To znaczy, że także etap związany z dialogiem publicznym na etapie parlamentarnym jest regulowany przez regulaminy. To jest tak zwany obszar autonomii regulaminowej Sejmu i Senatu. Nie jest moją rolą wypowiadać się za te instytucje, ale ponieważ wiem o tym, to o tym też mówię. W związku z tym ten problem tego, jak taka ustawa miałaby wyglądać w sensie uwarunkowań konstytucyjnych, dzisiaj jest problemem rzeczywistym. Co nie znosi tego, o czym ja mówię, że moim zdaniem trzeba postawić akcent na rozwiązania, które są odpowiednio skuteczne, a nie odpowiednio twarde. I tu odpowiadam na kolejne Pani pytanie sugestywne, 700 konsultacji przyjętych przez MAIK, czy nie mogłoby znaleźć odzwierciedlenia w praktykach pozostałych ministerstw. Tak, taka intencja jest i zakładam, że na początku przyszłego roku będziemy to wyzwanie podejmowali. To też jest kwestia obserwacji praktyki i ministra administracji, i ministra gospodarki, bo w tych dwóch miejscach te próby ujęcia, ale właśnie takie miękkie dokumenty rekomendujące pewne reguły tego dialogu zostały podjęte i chcemy te doświadczenia przenieść na wszystkie urzędy, przynajmniej na wszystkie ministerstwa. I jeżeli jeszcze można, była jeszcze kwestia związana z dostępem do informacji publicznej w kontekście różnorodności praktyki i przywoływano przykład tych kalendarzy, które są publiczne. Nie wiem, czy jaka część z Państwa miała okazję być w zeszłym tygodniu na takiej konferencji, którą organizowała Pani Rzecznik Praw Obywatelskich wspólnie z Instytutem Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w zeszłym tygodniu. I tam poruszano dokładnie ten przykład, problem kalendarzy, dlatego że reguła dostępu do informacji publicznej jest regułą, którą trzeba chronić. Państwo w swoim raporcie bardzo słusznie i cennie statujecie jako jedno z praw człowieka, czy jedno z emanacji praw człowieczych. I bardzo dobrze, że tak to jest postrzegane, bo to bardzo dobrze ustawia też ten dialog i to, jak daleko mogą iść wyjątki czy ograniczenia tego prawa. Tylko problem polega na tym, jak definiujemy to, co jest przedmiotem tej informacji. Bo teraz, jeżeli Państwo przyjmujecie jako dobry przykład, tak rozumiem to pytanie, możliwość dostępu czy wglądu do kalendarza, pytanie, czy chcecie to przyjąć jako dobry przykład pewnej praktyki otwartości osoby zajmującej jakąś funkcję publiczną, czy jako przykład tego, że to powinno, że sposób interpretowania przepisów o dostępie do informacji publicznej powinien prowadzić do wniosku o tym, że taki kalendarz jest informacją publiczną. To na tejże konferencji postawiono bardzo praktyczny przykład. Większość osób, które się decyduje na prowadzenie kalendarza w wersji elektronicznej, prowadzi, żeby nie popaść w schizofrenii, jeden kalendarz. Także to oznacza, że w tym samym kalendarzu wpisuje swoje prywatne spotkania i wizyty u lekarza. Chyba że chcecie Państwo, żeby politycy musieli na potrzeby sposobu interpretowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, bo ja mam wątpliwość, czy to jest właściwy sposób jej interpretowania, ale przyjmuję, że niektórzy tak to postrzegają, musieli prowadzić dwa kalendarze. Pytanie, o co nam tak naprawdę chodzi? W tym kontekście mamy także dość poważny spór związany z przecież z orzecznictwem sądów administracyjnych i na poziomie wojewódzkich i w tej chwili już Naczelnego Sądu Administracyjnego z dostępem do informacji przekazywanych w komunikacji elektronicznej, czyli przesławne skrzynki mailowe, dostęp do treści skrzynek mailowych. I ja to znowuż nie rozwinę tego wątku, ale chcę zasygnalizować w ramach takich prowokacji do myślenia. Proszę Państwa, dzisiaj granica między komunikacją za pomocą maila a komunikacją głosową jest płynna. Są komunikatory, w których mogę jedną wypowiedź przekazać
klepiąc klawiaturę, drugą wypowiedź przekazać głosem z tą samą osobą i w tym samym czasie. No są takie narzędzia komunikacyjne w tej chwili przecież używane. Na podsłuchiwanie mojej wypowiedzi trzeba mieć zgodę na zastosowanie techniki operacyjnej. Na obejrzenie mojej wypowiedzi, jak ona jest zapisana w mailu, według interpretacji niektórych osób, wystarczy ustawa o dostępie do informacji publicznej. To są rzeczy, które jak się nie zmierzy ich wielowątkowości prawnej, mogą prowadzić nas do pułapek, które chyba nie są intencją osób, które po te informacje, które z tego wynikają, chcą sięgać. Pan poseł Napieralski postawił już kończony jeszcze jeden wątek, bardzo ważny też w kontekście tego problemu związanego z dostępem do informacji. Pan poseł Napieralski postawił taki zasygnalizował taki dychotomiczny układ, dostęp do informacji publicznej albo informacja niejawna. Prawdopodobnie nie tylko informacja niejawna, ale wszystkie te są ustawowo chronione, bo oczywiście informacja niejawna ma być jak najwięcej. I kłopot polega na tym, że wychodzi nam w tej chwili coraz wyraźniej, że ten podział jest chyba nieprawdziwy. Że istnieje taki obszar, który nie jest chroniony ustawowo, bo nie ma tam niczego do ochrony, ale jego upublicznianie wywołuje reakcje polegające na jakiejś dysfunkcji w pracy urzędów obsługujących niektóre organy władzy, czy w ogóle urzędów. I już Państwu daję przykład, o co chodzi. Wezmę przykład z mojego podwórka urzędu, za który ja odpowiadam. U mnie są sporządzane opinie prawne do wszystkich aktów normatywnych, projektów aktów normatywnych wydawanych przez rząd i jego członków. Projekt opinii sporządza referent. Potem musi uzyskać aprobatę wicedyrektora i dyrektora departamentu, a potem te opinie podpisuje prezes lub wiceprezes i wtedy to jest opinia Rządowego Centrum Legislacji. Pytanie, czy przedmiotem dostępu do informacji publicznej ma być wstępny ten draft? To, co ten legislator pomyślał, że chce najpierw napisać i jeśli tak, to czemu to ma służyć? Weryfikacji jego kompetencji, weryfikacji moich kompetencji przy weryfikowaniu tego, co ostatecznie podpiszę. Co chcemy uzyskać, bo nadzór obywatelski nad sposobem sprawowania władzy jest wartością, której kwestionować nie wolno. Ale nie można prowadzić do paraliżu związanego z lękiem wypowiedzenia się takiego pierwszego, spontanicznego, bez weryfikacji, bo ktoś to może później zabrać, upublicznić i powiedzieć, a Iksiński to miał taki pogląd, przecież ten pogląd jest obnażający jego niekompetencje. I znowuż był przykład w tej zeszłotygodniowej konferencji i to przykład, który pani rzecznik przywołała na tej konferencji, że to jest dobra metoda na zabicie jakiejkolwiek innowacyjności. Bo innowacyjność polega na gotowości artykułowania pomysłów, które są na pierwszy rzut szalone, nieracjonalne, nie do wykonania. Tylko no, tak działają struktury poważne, że każdy innowacyjny pomysł gdzieś tam trzeba sobie odnotować, żeby mu nadać jakiś bieg, żeby go zweryfikować. Jeżeli my powiemy całej sferze publicznej, wszystko co napiszecie na dowolnej kartce, może być w dowolnym momencie wyjęte, żeby się zapytać, co tam jest, to ten, kto chce napisać świetny pomysł na jakiejś serwetce, to się trzy razy zastanowi, może lepiej tego nie pisać, bo potem się będę musiał z tego tłumaczyć, czy to napisano, to jest bez sensu. I już ostatni przykład, już naprawdę kończę swoją wypowiedź. To jest znowuż przykład, który przywołuję na różnych spotkaniach. Państwo słusznie postrzegacie dostęp do informacji jako prawo wykorzystywane w celu sprawowania tego nadzoru obywatelskiego nad władzą publiczną i to jest ukierunkowanie i cel bezsporny i słuszny. Ale musicie pamiętać o tym, że kształt tego narzędzia, które jest do tego wykorzystywane, czy to narzędzie, które jest do tego wykorzystywane, jest tym samym narzędziem, które jest i może być używane w celach niezwiązanych z chęcią brania współodpowiedzialności przez obywateli za państwo, tylko do rozgrywania siebie w pozycji konkurencyjnej. I znowuż podaję przykład. Jeżeli w toku postępowań sądowych prowadzonych w imieniu Skarbu Państwa podmioty, które występują w charakterze pełnomocników procesowych w imieniu tego Skarbu Państwa, dostają w trybie dostępu do informacji publicznej żądanie upublicznienia ekspertyz i opinii, na których opierają swoją strategię procesową, to jest moim zdaniem nadużywanie prawa do informacji. Tylko, że nie ma pojęcia nadużywania prawa do informacji i nie ma podstawy, żeby w tego typu sytuacji odmówić dostępu do informacji. Nie będę Państwu opowiadał, bo nie mam zielonego pojęcia, jak sobie te urzędy z tym radzą, ale sobie próbuję jakoś radzić. Dlatego, że one mają ewidentne poczucie zderzenia wartości. Dostęp do informacji tak, ale z drugiej strony ja mam zadbać o interes majątkowy Skarbu Państwa. Jestem w trakcie postępowania. Zamówiłem ekspertyzę w zewnętrznej kancelarii, ona ich skosztowała i rozumiem, że to jest domena publiczna, pan premier to mówił, ale być może nie od razu.
Być może za chwilę, bo ktoś pytał to w ramach badań naukowych, a ktoś inny pytał to tylko dlatego, żeby udostępnić pozyskaną w ten sposób opinię na potrzeby pełnomocnika drugiej strony. To samo narzędzie może być używane w różny sposób. Sygnalizuję to Państwu, żeby pokazać wielowątkowość tych problemów i to, że na niektóre oczekiwania my odpowiadamy lekko wstrzemięźliwie, nie wynika z chęci zakapturzenia się administracji, pochowania się, nie dawania niczego, tylko z poczucia odpowiedzialności za to, że te same narzędzia funkcjonują w bardzo różnych konstelacjach i efekty każdej z tych konstelacji trzeba przewidzieć, jeśli się chce odpowiedzialnie sugerować, referować wprowadzenie jakichś zmian i modyfikacji. Dziękuję bardzo. Pan premier chce się odnieść. Otóż ten przykład potrzeby udostępnienia informacji w odpowiednim momencie, nie w takim, kiedy toczy się proces, to posłuży takim przypadkiem, który sam świadczyłem, to znaczy przypadek nałożenia kary na firmę JNS za brak zapasów paliw i przypadek był dość ewidentny z punktu widzenia formalnego, bo pracownik tej firmy potwierdził, że nie miała zapasów. Kara została nałożona, potem w procesie administracyjnym przez Naczelny Sąd Administracyjny uchylona pod pretekstami bardzo formalnymi, że dzień nałożenia kary to był inny, tam już dzień podpisania protokołu. No, w każdym razie dla mnie to była poezja czytać uzasadnienie do tego wyroku, ale potem było postępowanie jeszcze arbitrażowe, gdzie spółka powoływała się na to, że jest prześladowana w naszym kraju, choć w tym samym czasie zawarła kontrakty na dostawy ropy do Orlenu, do Lotosu. I znowu jednym z argumentów w trakcie procesu były argumenty bazujące na artykułach, które ukazały się w prasie. Ostatecznie Trybunał Arbitrażowy oddalił to roszczenie, a więc cała sprawa zakończyła się na kosztach związanych z odsetkami od tej kwoty, które akurat pełnomocnik strony przegapił i nie złożył odwołania w terminie. To jest w ogóle ciekawe studium też w przypadku, gdzie znowu ujawnianie informacji w trakcie procesu, no to była kwota 450 milionów złotych. Natomiast drugie zagadnienie, o które tutaj Pan pytał, dotyczące dużych przetargów na IT. Ja często zwracałem uwagę firmom informatycznym, że one mają być też odpowiedzialne za to, co oferują, żeby nie wciskały niepotrzebnie różnego rodzaju kosztownych rozwiązań bez potrzeby. Natomiast praktyka tutaj jest niestety nie zawsze budująca. Jednym bardzo prostym rozwiązaniem jest promowanie otwartych źródeł, bo w wielu przypadkach efekty, które chce administracja osiągnąć, możliwe są do osiągnięcia praktycznie za darmo. Trzeba tylko trochę zapłacić w miarę zdolnym informatykom, którzy w administracji mogą te systemy dopasować. Ja starałem się to robić też w Ministerstwie Gospodarki, na przykład portal i strona www była oparta o otwarte źródła, co pewnie nie jest zbyt ciekawe, no bo jak można robić, to nawet w ogóle jest problem w zamówieniach czy w podatkach, że w przypadku darmowego oprogramowania to są też z kolei jakieś takie pretensje, jak można używać coś, co jest za darmo. Ale kolejną sprawą jest udostępnianie źródeł też po rozstrzygnięciu przetargu, a szczególnie prawo do dostępu do źródeł przez użytkownika. Bo często drobne modyfikacje, drobne naprawy, czy sprowadzające się do jednego zapytania bazy danych, to może robić użytkownik, a często kontrakty są tak pisane, że to musi robić firma informatyczna, która tak naprawdę sam podstawowy kontrakt może robić stosunkowo tanio, a potem na obsłudę doliczy sobie znaczne profity. Także w moim przekonaniu, jak mówimy generalnie o transparentności, o otwartości, to w przypadku projektów informatycznych dostęp do źródeł także, tych wszystkich, które pamiętacie Państwo, swego czasu był taki problem z płatnikiem do ZUS-u, gdzie był tylko dostępny program na jeden system operacyjny, choć tam format danych był banalny, bo to był zwykły plik tekstowy. Ale przez długi czas utrzymywano taki sztuczny monopol i dopiero po działaniach legislacyjnych udało się to przełamać. Także ja myślę, że w przypadku systemów
IT, takie udostępnienie kodów pokazywałoby też wartość tego projektu, bo niektóre projekty polegają na zarządzaniu dużą wprawdzie, ale zwykłą relacyjną bazą danych, którą można zrobić na darmowych narzędziach, to taki no, w miarę zdolny informatyk jest w stanie to zrobić w ciągu krótkiego czasu. Ja mogę powiedzieć, że w przypadku tego systemu rejestrowania zamów, rejestrowania działalności publicznej, to dotyczyło prawie 3 milionów rekordów, a główny problem sprowadzał się nie do oprogramowania bazy danych i komunikacji, to sprowadzał się do zrobienia migracji danych z urzędów gmin do systemu tego krajowego. I udało nam się to zrobić dzięki odwołaniu się do doświadczeń społecznościowych. To znaczy udostępniliśmy możliwość wprowadzania danych dla dotychczasowych administratorów. To znaczy robili to urzędnicy gmin, wprowadzając i oni są też takimi gospodarzami na terenie swojej gminy, że mogą pomagać zakładać działalność gospodarczą. W sumie było to prawie 3000 osób, które miały prawo udostępniać dane, każdy w swoim, w zakresie swojej gminy i dzięki temu to zakończyło się sukcesem. Także otwartość systemu IT może być najlepszym lekarstwem na różnego rodzaju pokusy przekrętów. Były też pytania skierowane do nas, do autorów raportu i do koalicji. Czy chcecie odpowiedzieć? Dobrze, tylko króciutko w sprawie jawności oświadczeń majątkowych. Jeśli jakby zasadą składania oświadczeń majątkowych jest jawność majątków i dochodów i wszystkie grupy składające te oświadczenia, czy też większość grup, większość tych oświadczeń powinna być jawna, to nie rozumiem, dlaczego określone grupy zawodowe mają być wyłączone spod zasady jawności. To jakby była moja odpowiedź. Ja bym chciał bardzo krótko, wiem, przepraszam Państwa, wiem, że już przekroczyliśmy czas, ale chciałbym się odnieść też do tego, co Pan Minister powiedział, nie tylko w zakresie dostępu do tego też, natomiast odnośnie tych kontroli NIK-u, to oczywiście jakby z punktu widzenia formalno-prawnego istnieje duża różnica między nadzorem a kontrolą, natomiast tutaj wydaje mi się, że też należy zwrócić uwagę na jedną istotną kwestię właśnie też związaną z nadzorem, w rozumieniu kontroli nadzorczej czy audytu. W tym roku ukazał się raport, który został opracowany przez Ministerstwo Finansów właśnie dotyczący kontroli zarządczej i audytu w administracji i wyniki tego raportu no, są porażające w tym sensie, że ta kontrola zarządcza nie istnieje, a audyt przedstawiany jest czy prowadzony jest w sposób sztampowy, w sposób identyczny, tak jak robiło się to jeszcze kilka lat temu i nie ma żadnego, i takie są wnioski z tego raportu, też kontrolowania tego, czy wnioski z audytu i tejże kontroli zarządczej są wprowadzone w życie, więc ten problem w ogóle jest szerszy, on nie tylko dotyczy tego NIK-u, ale sama administracja opracowująca takie kontrole czy takie raporty widzi ten problem, że tutaj w szerszym kontekście, ja myślę, że to też był w tym kontekście ten postulat. Jeżeli chodzi też o ten proces legislacyjny, to też troszkę, co pani redaktor się pytała, czyli z tym podziałem na te kwestie miękkie i kwestie twarde związane z ustawą, to też to tylko to zarysuję. Wydaje mi się, że stanowisko organizacji pozarządowych, lobbystów i innych osób, które zajmują się, czy starają się zajmować wpływaniem na proces stanowienia prawa i tym, żeby ten proces był przejrzysty, jest rzecz dosyć, no taka, powiedziałbym, oczywista, związana jednak z brakiem zaufania do tego, że jesteśmy w stanie monitorować ten proces, używając tylko i wyłącznie miękkich narzędzi. I też, jak zauważamy, jednak kontrola pod względem tego, czy dany przepis, znaczy czy ten proces jest zgodny z określonymi przepisami prawa, znacznie by przejrzystość tego procesu pewnie wzmacniał. Chcielibyśmy się przekonać, jakby, że to zaufanie powinniśmy mieć i
i głęboko też na to liczymy, oczywiście nasza otwartość. I ostatnia kwestia związana z dostępem do informacji publicznej, to też będę do pana ministra Pił. Jeżeli chodzi o te kalendarze, to jest wielowątkowe, ja się zgadzam, stąd jest bardzo zresztą rozpowszechnione w administracji publicznej pojęcie anonimizacji. Tak? Tutaj nie chodzi o to, żeby do tych kalendarzy dotrzeć, żeby zobaczyć, czy minister spotyka się z babcią, z mężem, z kimkolwiek innych, nie w związku z wykonywaniem swoich zadań publicznych, ale też na przykład, i tutaj przechodzimy do niedoskonałości w realizacji ustawy o lobbingu, chociażby o to, żeby zobaczyć, czy spotykał się z jakimś lobbystą, tak? Co też jest kwestią dosyć istotną. Także ja bym nie spłycał tego i też tutaj nie do końca zgadzałem się może z tym, co pani rzecznik podczas tej konferencji mówiła w tym kontekście. W tych kalendarzach jest informacja publiczna też dlatego, że ta definicja informacji publicznej w Konstytucji mówi szeroko o działalności. No, to, co znajduje się w kalendarzach, czyli plany spotkań, wiążą się z działalnością organów publicznych bez wątpienia. Przyznam się szczerze, że te przykłady takich dysfunkcji mnie do końca nie przekonują, dlatego że one są dla mnie w dalszym ciągu hipotetyczne. Znaczy ja nie znam takiego przykładu, gdzie udostępnienie takiej informacji rzeczywiście negatywnie wpłynęło na taki proces, a jeżeli już mówimy o hipotezach, ja też sobie mogę pozwolić na taką, że jednak to może wzmacniać tą innowacyjność, bo na przykład pomysły, które zostaną zaprezentowane jako odważne, jeżeli byłyby jawne, zyskają poparcie chociażby tego grona, które opracowało ten raport, ale też grona licznych organizacji, które działania innowacyjne wspierają, więc to by było też wsparcie dla działań rządowych. No i tutaj do sedna chciałbym dojść do tego problemu też związanych z tym definicją. Tutaj pan minister powiedział, rzeczywiście jest słuszna, jest dyskusja też w oparciu o to, co przepisy prawa europejskiego, chociażby czy przykłady innych krajów odnośnie tej sfery wewnętrznej działania administracji. Natomiast te zasady są rzeczywiście o tyle jasne, że wyłączamy dostęp do określonych informacji w toku jakiegoś procesu, natomiast zasadą jest, że potem to otwieramy. W Polsce niestety mamy do czynienia, że stwierdzenie, że coś nie jest tą informacją publiczną, dostęp do tych informacji ogranicza na zawsze. I to jest rzeczywiście olbrzymi problem i myślę, że też to środowisko organizacji, które zajmują się dostępem, jest otwarte na dyskusję o tym, czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie wprowadzić takie pojęcie i wolelibyśmy, żeby to było właśnie na podstawie ustawy i takiego decydowania, również ważenia interesu publicznego, a nie stwierdzania, że coś właśnie nie jest tą informacją publiczną i de facto doprowadzenia do tego, by w sposób zupełnie wyjątkowy w Polsce, bo jeżeli rozmawiam z moimi angielskimi kolegami na temat właśnie udostępniania informacji mailowej związanej z wykonywaniem zadań publicznych, to oni myślą, że ja zmyślam, tak? Znaczy tam nie ma mimo wszystko takich problemów. Dziękuję bardzo. Runda kolejnych trzech pytań. Bardzo proszę pani Brennek. Dzień dobry. Małgorzata Brennek, ekspert Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia Miasta w Internecie. Chciałam się, ponieważ pan, jak również pan premier macie tutaj ustalone poglądy na temat tego, że ustawa na temat konsultacji społecznych nie jest potrzebna, że mamy tyle przepisów prawnych, że to już wystarczy praktyka. Chciałam się dowiedzieć, w jaki sposób panowie doszli do tych przekonań. To znaczy, powstała na przykład projekt założeń do ustawy, który został zrobiony w Ministerstwie Sprawiedliwości. No i tam są jakby przedstawione różne argumenty za i przeciw. Powstało dużo na ten temat raportów, które dokumentują, jak przebiega proces konsultacji w tej sytuacji, jaką mamy w tej chwili. No i jest tam bardzo dużo rzeczowych argumentów, prawda, za tym, żeby jednak taka ustawa była. Ja się chciałam dowiedzieć, czy panowie się z tymi wszystkimi, nie wiem, dokumentami, argumentami zapoznaliście, czy po prostu bazujecie na swojej intuicji, praktyce, no bo wy tak uważacie. Dziękuję. Katarzyna Batko. Katarzyna Batko, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, więc ta sama organizacja, którą reprezentuje Krzysztof, który bardzo się cieszę, że objął część tematu, o którym chciałam właśnie mówić. Ja krótko właściwie, że teraz do pana Macieja Gronia. To, co my byśmy chcieli widzieć przy pracach nad ustawą o dostępie, to jest pewna konsekwencja. Zaczął pan od takiego zdania, działamy, nie opowiadamy, czy coś w tym stylu.
nasze obserwacje na temat tego, jak dyskutuje się o ustawie, o ewentualnych reformach ustawy, bo nie mówię o tej nowelizacji, która była zrobiona przy okazji Centralnego Repozytorium, tylko o jakiejś poważnej debacie o całokształcie, są dosyć niekonsekwentne. To znaczy coś się działo, zamarło, różne rzeczy wyskakują, czasami z mediów się dowiadujemy, że rząd pracuje. Jeżeli możecie Państwo teraz w gronie, bo pewnie będzie jakieś nowe otwarcie, będziecie o tym rozmawiać, to powiem, że z pozycji obserwatorów wygląda to po prostu, no wygląda to bardzo nieprzejrzyście i trudno uważać, że Państwo działacie. Raczej właśnie można uważać, że Państwo opowiadacie z jednej strony, a z drugiej strony, że coś się dzieje, że coś buzuje, jest jakaś dyskusja, co zresztą i na tej konferencji właśnie robionej w zeszłym tygodniu i teraz słychać, to po prostu przebrzmiewa w różnych momentach, że jest jakaś dyskusja i są poważne zakusy na to, żeby różne rzeczy ograniczać, ale my nie mamy do tego za bardzo dostępu. No i możemy, co możemy zrobić? Możemy tylko stracić zaufanie i możemy Państwa tylko jeszcze bardziej krytykować. Nie jest to w niczyim interesie. Wydaje mi się, że w interesie wszystkich jest to, żeby tego typu właśnie dylematy, jak tutaj pan Maciej Berek poruszył, co jest skuteczne, a co nie jest skuteczne, czy kalendarze tak, czy nie, czy weże nowych mediów, to my mamy większy dostęp do informacji, czy de facto teraz nowe media staną się argumentem, że nie można mieć dostępu do informacji, bo sobie nie poradzimy, bo teraz ktoś może nagrywać i czy nagranie może być informacją publiczną, czy nie. Dla mnie to są niepokojące sygnały, to co od Pana słyszę, bo ja mam dokładne, ja mam kontrargumenty właściwie na wszystko, ale nie będę zabierała teraz czasu, Krzysztof pokazał jeden. I wydaje mi się, że o każdej z tych rzeczy można by powiedzieć, tylko że my musimy być zapraszani. A jeżeli my tylko słyszymy, że coś się dzieje, ale właściwie nigdzie nie mamy dostępu, no to będziecie Państwo mieli to, co przy ustawie o otwartych zasobach prawdopodobnie, gdzie moim zdaniem dużo błędów. Mieliście Państwo na pewno bardzo dobre intencje, że przedyskutujecie z ekspertami, ale ponieważ proces był najpierw zamknięty, to moim zdaniem część chaosu, który się później pojawił, widzę, że Pan się marszczy na to zamknięty, więc zaraz powiem, o co mi chodzi. Że część chaosu, który się później pojawił i tego takiego miażdżącej krytyki wynikał z tego, że po prostu było bardzo łatwo wysłać jakby różne podburzające argumenty. Moim zdaniem to był klasyczny przykład tego, że właśnie jeżeli się konsultacji nie robi, to Państwo zrobiliście konsultacje na platformie, mam zdanie i tak dalej. Tym niemniej myślę, że ogólne wrażenie było, że po prostu coś powstało za plecami ludzi. Taka jest moja intuicja, zwłaszcza, że wcześniej były plotki na mieście, że coś takiego się dzieje. Było wiadomo, było łatwo wywołać zamieszanie. I moim zdaniem z ustawą o dostępie do informacji niestety procedura wygląda dokładnie tak samo. Państwo po prostu procedujecie według... Uważacie, że to jest dobra praktyka. Jak ja to usłyszałam, dobra praktyka kilka razy, to mi ścierpła skóra, bo dobra praktyka to jest dla mnie taka praktyka, która rzeczywiście jest wydyskutowana. A dla mnie dobra praktyka, zapraszanie ekspertów, których my sobie wybierzemy i zamykanie procesu, nieinformowanie o nim, nie jest dobrą praktyką. A myśmy do Państwa wnioskowali o to, żeby to zmienić, że proces był otwarty, żeby informować. Po pierwsze, że są spotkania, po drugie, kto jest na nie zapraszany i dlaczego. I żeby była właściwa sprawozdawczość, otrzymaliśmy odpowiedź, że ministerstwo stara się robić co może i publikuje co może, ale nie jest możliwe publikowanie więcej. No, to jest niestety, no co mamy z tym zrobić? No. I że będą konsultacje. Dobrze, wiem Grażyno, że trzeba się spieszyć, więc jeszcze tylko druga rzecz. Ogólnie pobrzmiewa mi tu bardzo duży brak zaufania państwa do obywatela w tych wszystkich wypowiedziach, że obywatel będzie krytykował, będzie miał opinię. Jak państwo nam czegoś nie pokażecie, my nie zaczniemy dyskutować, to my zawsze będziemy podejrzewać, że coś się złego dzieje. Koniec, może nie mówię. Czy no, dawna rękę, no może teraz. Którą stronę mam dawać? Tak. Andrzej Wezelski. Ponieważ w moim odczuciu to spotkanie dzisiejsze dotyka fundamentalnego, jakby nie patrzeć, problemu państwa i charakteru tego państwa, rozwoju tego państwa, wydaje mi się, że to, co tu się dzieje, albo w konsekwencji tego, co może się dziać, ma wpływ na funkcjonowanie i jakość tego państwa, zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej, tak, na siłę tego państwa, bo jeśli będziemy potrafili budować rozwiązania lepsze, to państwo będzie silniejsze, a jeśli będzie silniejsze wewnętrznie, to będzie też silniejsze na arenie międzynarodowej. Muszę w związku z tym zacząć od troszkę wyższego szczebla abstrakcji. Odwołam się do pojęcia ekonomii. Ekonomia to jest takie ustrojstwo, które służy do optymalizowania miejsca konsumpcji zasobów różnego rodzaju. Tak? Przesuwamy według zasad ekonomii zasoby tam, gdzie one są wykorzystywane lepiej. Polityk to jest taka osoba, która
przesuwa, która zastępuje ekonomię w dużym stopniu, która decyduje o tym, gdzie te zasoby mają być umiejscowione i on bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za to, że jego zdaniem te zasoby w tym miejscu będą wykorzystywane lepiej, a nie w innym miejscu. Konsekwencje tego są różne, znamy je na co dzień, nie czas i nie miejsce, żeby o nich teraz dyskutować. Mamy w Polsce taką sytuację, zresztą to dzisiejsze potwierdzenie, to dzisiejsze spotkanie też jest tego typu potwierdzeniem, gdzie 40 milionów ludzi stuka do bram pałacu, prosząc o ewentualne wysłuchanie i pokazanie tego, co tam robicie za żelazną kurtyną. Ja myślę, że to jest trochę inaczej. Gdybyśmy spojrzeli na Polskę open source jako spółkę z o.o., to nie może być tak, że organ władzy jest właścicielem tego, a cała reszta jest tylko słuchaczami, którzy klęczą i proszą o ewentualne wysłuchanie, tak? Ale to ma też konsekwencje daleko idące. Churchill 50 lat temu powiedział, że demokracja to jest taki system, który jest zły, ale nie ma niczego lepszego. Ja myślę, że te 50 lat po Churchillu w dobie internetu i narzędzi społecznych można już dzisiaj wymyśleć coś, co będzie zdecydowanie lepsze od tego, co funkcjonuje dzisiaj. Bo jeśli w sumie razem będziemy potrafili te nowe, lepsze rozwiązania znajdować, to wszyscy na tym skorzystamy. I zarówno ci, którzy tą pieczę i władzę testują, jak i ci, którzy tej władzy dzisiaj nie mają. Odwołam się na chwilkę jeszcze tylko do takiego eksperymentu, który zrobiono na Harvardzie. Genialny w swojej prostocie, a jednocześnie wyraźnie eksperyment. Posadzono przy stole grupę osób, każdemu z nich dano po 100 jakichś tam żetonów. Zabawa polega na tym, że każdy z nich miał dołożyć do wspólnej puli tyle, ile uważa za słuszne, a prowadzący eksperyment dodawał drugie tyle. Więc maksymalizacja tej funkcji użyteczności globalnej sprowadzała się do tego, że gdyby wszyscy dołożyli tyle samo, możliwie najwięcej, to wszyscy zyskiwaliby możliwie najwięcej. Natomiast przy kolejnych interakcjach, przy kolejnych rozdaniach, przy kolejnych dokładaniach, co po niektórzy szybko doszli do wniosku, że jeśli oni dołożą mniej, a wszyscy pozostali dołożą więcej, to oni zyskują wtedy najwięcej. I tak się zrobiło. W kolejnych interakcjach wynik tego był taki, że wszyscy zaczęli dokładać coraz mniej, coraz mniej, coraz mniej. Suma summarum, zysk finalny całej grupy robił się coraz mniejszy, bo ten, który prowadził eksperyment, za każdym razem do puli, pulę podwajał, ale podwajał ją tylko o to, co było w tej puli. Więc jeśli każdy dodał tylko po jednym żetonie, to na końcu mógł dostać tylko dwa razy tyle. Natomiast jeśli każdy dodał po 10 żetonów, to na końcu mógł dostać 10 razy tyle. To jest mechanizm, który pokazuje biologiczne uwarunkowania różnych ludzi, którzy funkcjonują, którzy sprawują władzę. Oni często postępują bardzo racjonalnie, normalnie, realnie, tak jak każdy inny na ich pozycji by postępował. Natomiast ten eksperyment harvardzki miał później drugi element jeszcze. W momencie, kiedy do puli zaczęto dodawać w świetle Jupiterów, kiedy proces dodawania do puli był otwarty, był przejrzysty, wówczas nagle wszyscy zaczęli być uczciwi. Nagle nie było miejsca na to, żeby patrząc komuś w twarz, siedzącemu obok, kiedy on dokłada 10, ja dołożę tylko jeden, bo reguły były wszystkim dobrze znane. Natomiast do momentu, dopóki my nie wprowadzimy takiego mechanizmu, do momentu, dopóki tej przejrzystości nie będzie, to ciągle z definicji borykamy się z rozwiązaniem, które nie jest optymalne. Jest takie piękne zdanie, nikt nie jest tak mądry, jak wszyscy, nikt z nas nie jest tak mądry, jak wszyscy z nas. To jest z definicji. Jeśli ograniczymy decyzyjność do jakiegokolwiek wąskiego grona osób, które nie będzie możliwie szerokim gronem osób, to ta decyzja z definicji jest skazana na decyzję nieoptymalną. Ona będzie decyzją optymalną, nie będzie decyzją optymalną. Ja wiem, że z punktu widzenia narzędziowego jest to niezwykle trudne, żeby nagle zrobić konsultację dla 40 milionów ludzi. Rozmawiałem parę razy z panem dyrektorem Hołodajem na temat jego rozwiązania. Chylę czoła, rzeczywiście jest to droga we właściwym kierunku, natomiast z punktu widzenia skuteczności tego narzędzia tam jest wiele do poprawienia, wiele do uzupełnienia. Tak? To nie jest narzędzie, które jest znowu optymalne. Ale jeśli tego procesu nie otworzy się, jeśli to narzędzie znowu będzie poprawiane tylko w wąskim gronie, to ono nigdy nie będzie doskonałe. Propozycja dla Państwa, zwłaszcza dla pana dyrektora Berka. A może zróbmy takie w cudzysłowie partnerstwo publiczno-prywatne. Może ta kolejna mutacja tego, co powstało w Ministerstwie Gospodarki, powinna być robione wspólnie ze stroną rządową i wspólnie ze stroną społeczną, niezależnie od tego, jak ona szeroko będzie zdefiniowana. Dlaczego nie otworzymy tych bram, nie otworzymy szeroko dyskusji o tym, jak gremialnie podejmować decyzje, żeby one były możliwie optymalne? Dziękuję. Dziękuję, to proszę o odpowiedzi. Teraz zapadam kolejne. No, część z Państwa odpowiedzi ma charakter taki właśnie
prezentujący poglądy bardziej niż zadawanie, niż związane z zadawaniem pytań. Pani mi zadała takie pytania, między innymi pani zadała takie pytania znów dotyczące tego kontekstu formalnego związanego z zasadami konsultacji. Pani na pytanie o to, czy się zapoznałem z wszystkimi argumentami, które zostały opublikowane, nie ma dobrej odpowiedzi, bo musiałbym mieć w sobie cechę, którą staram się zwalczać, żeby twierdzić, że przeczytam wszystko, co na ten temat jest. Natomiast na temat... Pan nie bierze tego dosłownie, no bo pan ośmiesza wszystko. Są jakieś argumenty, no jest projekt ustawy. Zapoznał się pan z projektem założeń do ustawy stworzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości na przykład. Tak, znam ten... Tak, znam ten projekt i znam argumenty, które były przedstawione przy jego upublicznieniu. Staram się także wiedzieć, co na ten temat jako w ogóle próbie kodyfikacji stanowienia prawa, w tej chwili ona jest zawężona do problemu konsultacji, wpisze się w tak zwanej doktrynie mniej więcej od lat 70., bo ta dyskusja się wtedy zaczęła. I cały czas powtarzam, już tak mówiąc bardzo konkretnie, my jesteśmy w zupełnie innym dzisiaj stanie unormowań konstytucyjnych i ustawowych niż wtedy, kiedy tę dyskusję inicjowano. I myśmy wtedy z ministrem Gowinem jako ministrem sprawiedliwości prowadzili rozmowę pokazującą na pewne paradoksy, na które narażona jest próba tego typu regulacji. Przywołam jeszcze raz kwestię formalną, bo jako prawnik przychodzi mi nam tutaj na plan pierwszy. Nie przypadkiem ustawa o lobbingu, reguły wysłuchania publicznego, o czym Państwo posłowie tu mówili, delegowała do regulaminu Sejmu, bo jest elementem autonomii proceduralnej Sejmu. Jeżeli Państwo potraficie, bo założenia Ministra Sprawiedliwości na ten problem nie odpowiadały, tylko antycypować takie rozwiązania ustawowe, które by dopełniały to, co dzisiaj jest, a dzisiaj większość procedury stanowienia prawa już jest uregulowana na różnym poziomie, ale jest uregulowana i jednocześnie uwzględniałyby te uwarunkowania ustrojowe, to będzie to projekt, który będzie mógł być przedmiotem takiej realnej debaty. Natomiast na dzisiaj, z czego wynikają moje przekonania? Wie Pani, no z mojej wiedzy i z mojego myślenia, no z tego wynikają moje przekonania. Jedynie tak potrafię Pani na to pytanie odpowiedzieć. Jeżeli chodzi o taki przerost formy nad treścią, to myślę, że dobrym przykładem są te regulacje, które dotyczą Komisji Trójstronnej. Tamte rytuały są sprecyzowane bardzo dokładnie, jeżeli chodzi o sposób konsultacji. Mamy partnerów zorganizowanych, pracodawców, związki zawodowe, a nie zawsze to działa, więc ja myślę, że potrzebna jest taka rozsądna równowaga i z mojej z kolei praktyki wynika, że lepsze są rozwiązania lekkie i dobra praktyka niż bardzo złożone, bardzo przeregulowane rozwiązania, a praktyka sprowadzająca się tylko do formalnego odtańczenia rytuału, żeby zadość się stało odhaczeniu wszystkich punktów. I tutaj wydaje mi się, że my generalnie jesteśmy w takim za bardzo kontynentalnym nawyku do tego, żeby wszystko szczegółowo dokładnie regulować w nadziei, że jeżeli się napisze taką ustawę, to już wszystkie problemy się rozwiązują. I tu wydaje mi się, że jest taka bardzo szlachetna iluzja. Otóż te rytuały i to prawo będzie skuteczne w stosunku do większości porządnych, rzetelnych obywateli. Natomiast ci, którzy chcą robić nadużycia, i tak się nie będą tym przejmować. Dlatego przejrzystość tych procesów postępowania i otwartość takiego praktycznego działania, myślę, że tu powinna być też na przykład właśnie przedmiotem takiej oceny zewnętrznej, bo na przykład ranking otwartości można robić metodami, powiedzmy, naukowymi, badać tam, dochodzimy wszakże na koniec tak do potrzeby dokonania jakiejś subiektywnej klasyfikacji czy postawienia punktów. A można też wykorzystać mechanizmy właśnie te społecznościowe, gdzie sami interesariusze mają możliwość klasyfikowania jakości serwisu. Nawet gdyby można było nawet wprowadzić takie obligo, że te serwisy powinny mieć możliwość takiego oceniania każdego serwisu przez tych, którzy z nich korzystają, tak jak to spotyka się w wielu innych rozwiązaniach. Teraz pani Katarzyna Baszko mówi tu o tym braku zaufania państwa do obywatela, który wynika, jak rozumiem, z braku zaufania obywatela do państwa. Nie mamy błędne koło.
Ja kiedyś się naraziłem na to, że tak dość sceptycznie się o Państwie wypowiedziałem i wydaje mi się, że powiem przesadami nieraz, jeżeli chodzi o nasze oczekiwania. Państwo powinniśmy rozliczać z tych funkcji, które są ważne dla Państwa, a nie wchodzić we wszystkie drobiazgi i detale, bo Państwo tu reprezentują takie środowisko przepełnione nadzieją, że jak wszystko będzie otwarte i bez żadnych ograniczeń, to będzie to się będzie szło ku dobremu. Natomiast doświadczenie choćby z portali społecznościowych, gdzie na przykład nie ma moderatora, prowadzą do tego, że za chwilę jest totalna anarchia. A nawet są takie też z kolei sytuacje, że jeżeli jest na przykład portal polityczny o takim powiedzmy prawicowym nastawieniu czy lewicowym nastawieniu, to w miarę upływu czasu ekstremizm wzrasta i to się przesuwa coraz bardziej w kierunku skrajnym, bo wszyscy umiarkowani są wymordowani w toku dyskusji, ponieważ uważani są za zbyt mało radykalnych. Ja tam to nawet... jest ten lęk przed obywatelem. Właśnie. Nie, ale wie pani, ja miałem nawet osobistą przygodę na jednym z portali, gdzie podejmowałem próbę dialogu, a ponieważ to coraz bardziej się radykalizowało, to w końcu odpuściłem, ponieważ nie byłem w stanie powtarzać kolejny raz argumentów, ponieważ były wręcz wklejane takie salwy komentarzy, że na każdy artykuł, nieważne czego on dotyczył, to miałem przyczepiony cały łańcuch tych samych komentarzy. Więc tutaj wydaje mi się, że trzeba brać pod uwagę, że natura ludzi jest bardzo różnorodna. Pan tu wspominał o różnych eksperymentach. Ja dam Państwu taką prostą zagadkę, też właśnie pokazującą, że kryzysy i te bańki na rynkach finansowych wynikają bardziej z natury ludzkiej niż z obiektywnych uwarunkowań, bo jest taki eksperyment, gdzie pokazuje się tego typu zadanie, że możemy mieć na stole 200 zł, możemy wziąć 200 zł ze stołu, albo zagrać o zakład z szansami 50 na 50, że wygramy 1000 zł. I zastanówcie się, co Państwo wybierają. A teraz spróbujmy odwrócić tą sytuację. Otóż mamy taką sytuację, że możemy ponieść stratę 200 zł, albo zagrać zakład, że poniesiemy stratę 1000 zł. Na ogół ludzie robią tak, że na pierwszym przypadku biorą to, co jest na stole, choć wartość oczekiwana jest większa zakładu. Natomiast w drugim przypadku na ogół są skłonni się założyć, choć znowu wartość oczekiwana jest większa i mogą dużo więcej stracić. Bo optymalnie tak technokratycznie podchodzą, za pierwszym razem należałoby zagrać, bo możemy wygrać 500 zł średnio rzecz biorąc. A w drugim przypadku należałoby się pogodzić ze stratą i zrezygnować z zakładu, bo możemy ponieść dużo większą stratę. Ale to są właśnie też te zjawiska, które wynikają z naszej natury, bo jeżeli weźmiemy to od strony ewolucyjnej, to jak powiedzmy zwierzak wędrował gdzieś tam po buszu i mógł choć kawałek kępki trawy zjeść, to był konkret, że mu pozwalał przeżyć. Więc lepiej było zjeść troszkę, ale przeżyć. Natomiast w przypadku strata na jednej nogi, pogodzenie się ze stratą jednej nogi było równoznaczne z końcem życia, więc trzeba było uczestniczyć w zakładzie. To jest związane bardziej z ewolucją niż z logiką. Natomiast na jedną rzecz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę. Otóż w sprawie dyskusji o akta wszystko się sprowadzało do tego, że jakieś ciemne siły próbują coś kontrolować, choć tutaj był interes świata zachodu, żeby kontrolować prawa własności i dać po łapach całej reszcie, która jest poza tym kręgiem tajemniczonych. Natomiast szkoda, bo można było podkreślić przy tej dyskusji potrzebę udostępniania większej ilości informacji, kontentu w formule otwartej i także sponsorowania dostępu, bo na przykład dzisiaj, jeżeli ktoś by na przykład chciał zasponsorować podręcznik szkolny, żeby był za darmo, to nie może tego zrobić, ponieważ przy podręcznikach szkolnych jest zakaz umieszczania reklamy.
a to by było bardzo dobre, gdybyśmy na przykład mieli dużo więcej otwartych źródeł, takich, które są dostępne za darmo, w modelu biznesowym takim jak Google to robi. To znaczy Google daje wyniki wyszukiwania za darmo, ale owija je z tą rzeczką z reklamami, to znaczy on robi na tym interes, choć wyniki wyszukiwania przedstawia za darmo. Dzisiaj można te modele też zastosować w takich działaniach, a już tam, gdzie mamy finansowanie ze środków publicznych, to tym bardziej te informacje powinny być dostępne za darmo. Pan dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję. Chciałbym się odnieść do ustawy o dostępie do informacji publicznej, to powiedziała pani Katarzyna. Mi się wydaje, że jeżeli chodzi o tą nowelizację, brali udział państwo w były dwa albo trzy spotkania w ministerstwie. Państwo w nim brali udział. Ponadto, chodziło o to, żeby pani o ustawie dostępnej informacji publicznej, chciałem się do tego odnieść, tak? Poza tym została zamówiona ekspertyza, która jest na naszej stronie udostępniona. Pytanie, co innego mamy konsultować? Czy mamy konsultować projekty, których jeszcze nie ma, ale czy... No, na tym polega ta praca. Spotkaliśmy się z państwem kilka razy, zamówiliśmy ekspertyzę i za jakiś czas będą następne spotkania i też państwo będą zaproszeni, także... Dobrze, bo ja zostałam źle zrozumiana, więc jednak odpowiedzmy. Bardziej chodzi o to, że my mieliśmy poczucie, że notatki... My chcieliśmy, żeby ten proces był otwarty. Co nam z tego, że my jesteśmy? Nie ma procesu żadnego więcej. Dobrze, to jeszcze raz powiem. Nie chodzi o to, żeby wybrać zaproszonych, bo wtedy powstaje sytuacja, w której są zaproszone jakieś głosy. Nikt nie wie, dlaczego te głosy są zaproszone, a nie inne. Ja teraz nie mówię w imieniu, że nasza organizacja czuje się pokrzywdzona, że nie została zaproszona, bo zostaliśmy zaproszeni, ale my byśmy się lepiej czuli w sytuacji, gdybyśmy wiedzieli, że inni też mieli dostęp do tego. Nie wydaje mi się to bardzo trudne do zrozumienia, że dla wiarygodności takiego procesu jest istotne, żeby było jasne, jakie są zasady nim rządzące. I o to prosiliśmy, żeby były jasne, kto jest zapraszany, dlaczego jest zapraszany, żeby było jasne, kiedy są spotkania i żeby powstawały po nich notatki. Ja rozumiem, że państwo myślicie, że to jest dobra praktyka, że zapraszacie ekspertów i chwała wam za to, że myślicie o tym, żeby dyskutować, ale kiedy proponujemy, żeby zrobić ten proces lepszym i mnie się wydaje, że nie jest prawdą, że państwo nie możecie go zrobić lepszym. Znaczy, nie chcę panu zarzucać kłamstwa, ale że nie jest prawdą w takim potocznym tego słowa znaczeniu. To jest kwestia woli, po prostu. I jeżeli byście państwo mieli wolę, żeby to była naprawdę otwarta dyskusja, a nie żeby chodziły plotki i żeby nie było wiadomo, co tak naprawdę się dzieje, to byście to zrobili. No tyle. Jakby nie była pretensja, ja w ogóle masz oczywiście, jestem w swoim kursie, że myślę, że to jest zamknięte, to tak powiedziałam, jakbyśmy my nie byli zaproszeni. Tak, my byliśmy. Ale dla nas to nie jest wystarczające. My upubliczniliśmy również swoje stanowisko, biorąc pod uwagę, powiedzieliśmy, czego sobie życzymy, nikt inny tego nie zrobił. My nie wiemy, jakie inne interesy są tam reprezentowane i tylko o to chodzi. Dobrze, wykorzystując już państwu panelistów do końca, jeszcze ostatnia runda pytań, bo widzę, że... O, to cztery, dobra, to te cztery i kończymy. Bardzo proszę. To już ostatnia. Proszę zrygować. Proszę bardzo. Andrzej Kopczyński, jeżeli chodzi o udostępnienie informacji publicznych, to czy nie należy wprowadzić i egzekwować sankcji karnych, znaczy w formie grzywny, ale nie to, że jak na przykład pani prezydent czy pan jakiś prezydent nie udostępni, to żeby to obciążało urząd, tylko konkretnego urzędnika z imienia i nazwiska, o ile on do tego doprowadził. Jeżeli chodzi o składanie oświadczeń, to żeby byłoby to obligatoryjne na przykład od dyrektora departamentu. Ale co tu wymagać, jeżeli przykład idzie z góry, bo to się okazuje od początku kadencji obecnego prezydenta. Dali rekomendacje na następną kadencję, ale czy by na przyszłość, czy nawet obecnie, żeby on nie był, że tak powiem, miał związane ręce, nie wprowadzić, żeby on podlegał nie premierowi, ale na przykład Sejmowi i składał przed Sejmem sprawozdania. I ostatnia myśl, która mnie naszła, odnośnie tego przykładu, co pan premier Pawlak powiedział, to czy rzeczywiście w każdym społeczeństwie taki wynik byłby. Bo to się okazuje, społeczeństwo amerykańskie jest bardzo mobilne.
gra na giełdzie, ryzykuje, ale czy w bardziej stabilnym społeczeństwie, no nie wiem, czy w Polsce, nie w Polsce, wyniki byłyby trochę inne. Dziękuję. Dziękuję za umożliwienie zabrania głosu. Krzysztof Szandecki. Proszę Państwa, przez wiele lat zajmowałem się zwalczaniem korupcji zawodowo. Teraz prowadzę szkolenia w tym zakresie, doradzam, jestem jakby ekspertem do takich spraw. Chciałbym się odnieść właśnie do aspektu korupcji, bo to ma wielki wpływ na funkcjonowanie naszego państwa. Było dzisiaj tutaj poruszane i korzystając właśnie, że jest dzisiaj pan premier Pawlak z koalicji rządzącej i pan minister, który jest odpowiedzialny za tworzenie prawa, to powiem tak, w 2003 roku zmieniły się przepisy prawa, prawda, kodeks karny, ustawa, gdzie było to przełomowe, jeżeli chodzi o zwalczanie korupcji. Ale minęło 10 lat, dzisiaj widzimy już pewne niedoskonałości i rozproszenie tych przepisów, bo oprócz kodeksu karnego jest ustawa sportowa, gdzie porcja spożycia jest zupełnie wyjęta z kodeksu, jest w zupełnie innej ustawie, jest ustawa kontroli skarbowej, no i wiele innych jeszcze przepisów. I na dodatek zwalczaniem korupcji zajmuje się wiele w Polsce służb. Proszę Państwa, w Polsce jest 9 służb operacyjnych, które posiadają uprawnienia operacyjne. Ale zajmuje się policja, Straż Graniczna, Ministerstwo Finansów, zajmuje się ABW w części, bo raz jest zawierana, tam raz mają kompetencje, raz nie. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na Ministerstwo Finansów, gdzie tam nie ma służby. Jest to instytucja cywilna, a posiada uprawnienia operacyjne. Od podsłuchu po różne formy, niekiedy większe aniżeli policja albo inne służby, bo chociażby dostęp do tajemnicy skarbowej i nie ma odpowiedzialności, bo inne służby podlegają, prawda, jest Sejmowa Komisja do Spraw Służb Specjalnych, natomiast podlegają ministru finansów. Czy jest taka służba potrzebna ministrowi, która ma działania w swoim zakresie kompetencji operacyjne. I czy tyle służb powinno zwalczać w Polsce korupcję łącznie z CPA? Bo jest takie przysłowie, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść, bo to często, jeżeli to jest zdrowa rywalizacja, dobrze, ale często jest to zawieranie wspólnych spraw, przez to działanie na szkodę i tak dalej. Natomiast co do przepisów. Pan minister bardzo dobrze, że jest, proszę o zwrócenie uwagi na taką kwestię, że dzisiaj nie mamy jasnych przepisów co do tego, jak można na przykład stosować kontrolę operacyjną, chociażby działania, które były podejmowane w stosunku do pani poseł Sawickiej, które ja się założyłem z kolegą, że to wszystko upadnie od razu i wygrałem, dlatego że są pewne zasady i w ustawie powinno być jasno określone. To nie może tak być, że służba sobie inaczej interpretuje, prokuratura jeszcze inaczej, a sąd w ogóle nie bierze tego pod uwagę, bo nie ma tego jasno określonego. Proszę Państwa, my musimy to naprawdę wszystko określić od tego, jakie operacje w ustawie antykorupcyjnej, to znaczy, można stosować, na czym one polegają, jakie powinny być zasady. Musimy też wiedzieć, kiedy Skarb Państwa ma udział w spółce prawa handlowego, czy w innej jakiejś podmiocie, czy to jest 1% wystarczy, czy to 49%, czy 30%, żeby nie było takiej sytuacji, że jest odmowa szczęścia ze względu na niewielki udział Skarbu Państwa w spółce prawa handlowego. Ja tego nie rozumiem. No jest wiele jeszcze innych aspektów, które należałoby, że tak powiem, poruszyć, bo od uwarunkowań, proszę Państwa, kulturowych, które u nas są zakorzenione, gdzie jest jakby takie przyzwolenie na działania korupcyjne od, prawda, przez okres zaborów, okres wojny, okres powojenny, ale jeżeli nie będziemy mieli programów profilaktyczno-edukacyjnych, które w zasadzie na dzień dzisiejszy to bardziej organizacje pozarządowe, że tak powiem, prezentują właśnie z programem przeciw korupcji pani Grażyny Kopińskiej z Fundacją Botterego na czele, aniżeli instytucje rządowe. My mówimy dziś, my jesteśmy bardziej na ściganie tej korupcji, a to jest ta prewencja negatywna. Czyli owszem, zapobiega w jakiś sposób, ale ta korupcja już zaistniała.
już się odbyła, a my powinniśmy zapobiegać, żeby ona nie powstała, czyli edukacja od szkoły, Ministerstwo Edukacji. Każde ministerstwo powinno mieć taki program. Jest takie moje zdanie człowieka, który monitoruje ten aspekt, który się tym zajmował i jestem o tym przekonany, że w tym kierunku powinniśmy iść, bo tej prewencji pozytywnej niestety u nas nie ma i tak jak tutaj ten młody pan student powiedział, że zawiodła ta właśnie prewencja w przeciwdziałaniu korupcji. Dziękuję za uwagę. Szymanowski. Szymanowski, Sieć Obywatelska, Włodzimierz Polska. Mam jedno krótkie pytanie. Kiedy Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Rządowe Centrum Legislacji, partia polityczna, Polskie Stronnictwo Ludowe prowadzi rejestr umów na swoich stronach Biuletynu Informacji Publicznej. My się tym zajmujemy, to jest dosyć ważne. Pytanie jest, kiedy to będzie? I drugie pytanie tutaj do pana premiera Pawlaka. Dlaczego tak trudno uzyskać informacje o wydatkowaniu pieniędzy przez partie polityczne? Dlaczego jest tak, że my musimy się sądzić o to, żeby się dowiedzieć, na co partie polityczne wydają publiczne pieniądze? Pan już zadawał. Ja tylko chciałem, ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi. Nie będzie pozwolenia, to ja nie. Pan nie uzyskał odpowiedzi, co znaczy, że pan nie ma sesji. Panowie nie są w stanie odpowiedzieć. Łukasz Jakowicz, ja większość swoich uwag przedstawiłem w raporcie, który współtworzyłem, mam tylko bardzo szybko. Jeżeli chodzi o jawność kalendarzy, ja pracuję w dużej firmie, gdzie współdzielę kalendarz z mniej więcej 500 innymi osobami. Swoje prywatne spotkania oznaczam jako prywatne i wtedy są nie widoczne dla kogokolwiek innego, więc nie trzeba prowadzić kilku kalendarzy. Bardzo się cieszę, że pan premier zwrócił uwagę na otwartość oprogramowania w administracji publicznej. Jest to niezmiernie ważny temat. Dwa projekty, na które zwracałem uwagę w raporcie, które mogłyby być takim sztandarowym projektem polskiego rządu, czyli data.gov oraz data.gov.uk, służące do dystrybucji danych publicznych, są projektami, które rządy, które je stworzyły, otworzyły lub rządy, które je stworzyły, bazowały na otwartych rozwiązaniach. Także te projekty można tak naprawdę ściągnąć do Polski, zlokalizować i dopasować do polskich realiów niskim kosztem, nie trzeba rozpisać gigantycznego przetargu. A pytanie jest proste, które mam. W tym momencie w Sejmie najwięcej decyzji zapada na podkomisjach. Na podkomisjach zjawiają się tak zwani niezależni eksperci, na podkomisjach zjawiają się organizacje pozarządowe zakładane przez zarówno społeczeństwo obywatelskie, jak i pojedyncze firmy. Na podkomisje nie mają wstępu jedyni ludzie, którzy działają w pełni jawnie, czyli zarejestrowani lobbyści, czyli ci, którzy składają raporty itd., itd. Czy jest szansa zmiany regulaminu Sejmu w taki sposób, żeby prace na podkomisjach były jawne i były otwarte dla wszystkich, w tym tych, którzy działają jawnie? Dziękuję. No i oczywiście nie odpowiem na pytanie co do zmiany regulaminu Sejmu, bo to nie moja kompetencja, natomiast mogę powiedzieć Państwu, bo to też w poprzedniej części zabrzmiała informacja, która nie była precyzyjna, a przynajmniej nie była aktualna. Podkomisje są, ta kadencja na pewno i chyba to się zaczęło już w poprzedniej kadencji, są nagrywane i zapisy z nagrań są dostępne. Nie ma stenogramów nadal, natomiast zmiana ta, która nastąpiła i uważam ją ja też za bardzo ważną, zupełnie innego punktu widzenia, bo czasami szukam informacji o uzasadnieniu dla jakiejś zmiany, przynajmniej do jakiegoś stopnia to co jest na podkomisjach zaczęło być dostępne i widoczne, natomiast czy jest intencja zmiany zasad działania podkomisji, oczywiście trzeba było zapytać przedstawicieli prezydium Sejmu. Natomiast nie chciałbym pominąć tego, co pan powiedział z taką lekkością w związku z tym kalendarzem, bo pan doskonale wie, że ja mówię o czymś zupełnie innym. Pan jako dysponent swojego kalendarza w swojej firmie oznacza spotkanie jako prywatne i służbowe i te prywatne się nie wyświetlają innym współużytkownikom kalendarza. Ja mówię o sytuacji, w której podmiot zewnętrzny żąda dostępu do kalendarza i w ramach tego ograniczonego zaufania do tego, co tam jest, nie będzie go interesowało, jakimi to jest kolorami. Ja nie słyszałem takiego pytania, proszę mi przekazać kalendarz w zakresie spotkań tych, które pan uważa jako autor swojego kalendarza za służbowe. Ja słyszałem takie pytania, proszę udostępnić kalendarz, bo my chcemy wiedzieć, z kim się pan spotyka, no bo gdyby uznać, że oznaczenie kolorem w popularnych programach spotkania jako prywatne wyjmuje go z informacji publicznej, to pański kolega przyjdzie i powie, no dobrze, a może to jest ten facet, którego ja uważam za lobbystę, a pan go uważa za kolegę. Chcę wiedzieć, że pan się z nim spotkał. Pańska odpowiedź jest zbyt prosta, żeby rozwiązywała problem, o którym my mówimy. Bo pan mówi tylko o wspólnym korzystaniu z oprogramowania, a ja mówię o tym, że ktoś ze mną mówi, chciałbym mieć w to wgląd, w całość, a potem sobie ustalę, czy to były informacje,
lampysty, to jest jednak lekarz. Problem, który zgłaszała pani rzecznik praw obywatelskich, dotyczył pytań rzeczywiście złożonych, gdzie obywatel pytał o spotkania i oficjalny kalendarz ministra rządu polskiego. I to było pytanie i ten cały problem, którego rzecznictwie teraz jest, czy oficjalnego kalendarza członka rządu. Dobrze, to ja najbardziej lubię dyskusje, w których się chociaż trochę nie zgadzamy. Ja nie jestem członkiem rządu, ale wyobraźmy sobie, że taki zaszczyt albo nieszczęście mnie spotyka, a nie zmieniam swoich przyzwyczajeń. Ja kalendarz prowadzę częściowo w telefonie, częściowo w głowie. Czy ja mam obowiązek prowadzić kalendarz po to, żeby go upublicznić? Jak pan nie ma nie jest posiadania informacji, to nie o czym mówić. My mówimy o tej informacji, która jest wytwarzana i jest praktyka, że jak widać, chociażby z tych, co udostępnili, a tych, co nie udostępnili, funkcjonuje. Takim prostym przykładem, otóż ja nie korzystałem z ochrony w czasie, kiedy byłem w rządzie, a też mi potrafiono robić na przykład takie żarty, że w jakichś tam gorących okresach politycznych dziennikarze zaczajali się na peronie i pokazywali, o której godzinie i jakim pociągiem jeżdżę do pracy, co nie było zbyt komfortowe w niektórych momentach, bo były takie sytuacje, że nasze państwo było w jakimś tam no, poważniejszym zderzeniu z niezbyt przyjemnymi ludźmi, którzy na świecie uprawiają na przykład terroryzm i no, znalezienie takiego celu, który by był do trafienia przy takiej informacji na przykład prasowej, czy na przykład poproszenie o to, to proszę pokazać dzisiaj, kiedy będzie pan przebywał w najbliższym czasie. Myślę, że warto tu się zastanowić nad jakimś zdroworozsądkowym rozwiązaniem, bo nie chodzi chyba o czas spotkań, tylko czy miejsce spotkań, tylko fakt, czy jakieś spotkanie miało miejsce, czy nie miało miejsca i być może tak trzeba to zdefiniować, a więc ten zakres informacji publicznej na pewno warto dokładnie opisać, żeby nie było potem takiego przeciągania, że co innego mamy na myśli, mówiąc o na przykład kalendarzu, bo powiem Państwu, że do pewnego momentu uważałem, że nie ma powodu się tam specjalnie przejmować sprawami bezpieczeństwa, ale kiedy zginął były komendant główny policji, do dzisiaj nie znaleziono zabójców, to przestaje to być zabawne w takich sytuacjach, kiedy na przykład media pokazują, gdzie kogoś można spotkać tak w zupełnie nieprzygotowanej. Tak, ja w takim razie, jeżeli chodzi o mnogość służb, ja się też zgadzam, że tych służb jest za dużo. One się nakładają zupełnie bez potrzeby i wydaje mi się, że można by z niektórych służb spokojnie zrezygnować, przesuwając kompetencje do istniejących już dużym doświadczeniem i jasno poukładanych. Co do przypadku wspomnianego tutaj pani poseł Sawickiej, to on poza wymiarem medialnym i politycznym miał też wymiar taki konstytucyjny, to znaczy pytanie, czy państwo i służby państwa mogą obywatela wodzić na pokuszenie, bo niektórzy uważali, że mogą, a inni uważali, że to jest przejaw państwa totalitarnego, że tylko w państwie totalitarnym państwo sobie tak bawiło się z obywatelem, że a może byśmy się tam na czymś przyłapali, może wykażesz jakąś słabość. Z takich międzynarodowych znanych historii, to na przykład chyba Indonezja nie zgodziła się na deportację handlarza bronią pana Buta, ponieważ amerykańscy agenci występowali pod przykrywką arabskich terrorystów i próbowali zawrzeć transakcję, ale tam przyjęto zasadę, że nie można na podstawie fałszywych takich zarzutów kogoś aresztować, czy potem jeszcze deportować do innego kraju. To przykład innego podwórka, ale w naszym przypadku wydaje mi się, że za mało się zwraca uwagi na pozytywne działania i jeszcze raz podkreślę sprawę zarządzania jakością, bo tam są między innymi wbudowane mechanizmy korekty. Znaczy są tak zwane małe przeglądy zarządzania, raz do roku duży przegląd zarządzania, zewnętrzny audytor i te elementy, o których tutaj Państwo też w czasie prezentacji raportu mówili, są wbudowane w system. To znaczy, jeżeli są uwagi dotyczące jakichś niedoskonałości, to one mają być naprostowane, a jeżeli nie, to potem przy następnym przeglądzie wychodzi, to jest to udokumentowane. Organizacja, zanim dojdzie do czegoś, już sama z siebie musi prowadzić działania
korygujące, czyli sam system jest sprzyjający temu, że ludzie, jeżeli mają jasno określone reguły gry, to na ogół nie są skłonni do tego, żeby ryzykować swoim życiem, dorobkiem, żeby się wplątać w jakąś korupcję. I wydaje mi się, że brak właśnie takiej dobrej organizacji i dbałości o to, bo to jest lekceważone, to znaczy dobra organizacja, dobre prawo, to uważa się, że w zasadzie to jest mało interesujące. Lepiej czasami hodować problem, po czym ten problem się we fleszu mediów rozwiązuje, doprowadza się do tego, że no nareszcie tutaj przyszedł wielki, że to wyprostował. Tyle tylko, że to prowadzi do takiego, co i róż, właśnie eksplozji jakichś tam problemów czy wypaczeń. Jeżeli chodzi o rejestry umów, to nie bardzo wiem, o co chodzi, natomiast partie polityczne, chcę Państwu powiedzieć, że są osobami prawnymi o takiej sporej ułomności, to znaczy ich prawo działania zostało radykalnie ograniczone, natomiast przejrzystość doprowadzona do granic, bo wszystkie transakcje partii politycznych z dokładnością do pojedynczego rachunku możecie Państwo znaleźć w zasobach Państwowej Komisji Wyborczej. Ba, nawet PSL zostało w pewien sposób skasowane za to, że interpretacja prawa była inna przez Państwową Komisję Wyborczą niż ustawa, która była zapisana, bo Państwowa Komisja uznała, że musi być odrębny rachunek partii politycznej i odrębny rachunek Komitetu Wyborczego i z tego powodu PSL straciło dotacje na kilka lat i to sumarum, jak się podsumuje, to było około 70 milionów złotych za tego typu błąd, bo nie był to w żadnej mierze nadużycie, ponieważ wszystkie operacje były legalne i zarejestrowane, więc nie było tam żadnego pola do nadużyć. Ale uznano, że żeby to jeszcze przed Trybunałem Konstytucyjnym umknąć z możliwością naprostowania tego problemu, to przy zmianie ustawy ordynacja wyborcza na kodeks wyborczy, Trybunał uznał, że to, co było przedtem, to jest czas przeszły i już nie można tego czasu przeszłego w ogóle rozpatrywać, umorzył postępowanie, nie rozpatrując merytorycznie sprawy. Także partie polityczne są dość dobrze monitorowane, natomiast mogę powiedzieć, że zbyt mało może jest publikacji, na co partie polityczne wydają pieniądze, bo to jest odrębna sprawa, że tutaj nie ma takiego poważnego podejścia, żeby przejrzeć po prostu wydatki poszczególnych partii politycznych, na jakie cele przeznaczają te pieniądze, bo wtedy się trochę więcej rozczarowań pojawia, że nie są to wyłącznie ekspertyzy i programy polityczne, ale trochę bardziej zabawne wydatki. Przepraszam, odpowiedź pana premiera Pawlaka i przypomniała pańskie pytanie na temat rejestru umów. Szczerze mówiąc, ja nie rozważałem tego, żeby zawieszać na BIP-ie ten rejestru umów, bo oczywiście prowadzimy, on jest, jeżeli ktoś poprosi dostępny tam fajerwerków, nie ma, no to są większości umowy o charakterze wykonawczym. Ale, znaczy, przemyślę intencje wynikającą z pańskie pytanie prowokacyjne o termin spowoduje, że się zastanowię nad istotą. Nie miałem takich planów, nie widziałem z tym żadnej szczególnej wartości, ale być może teraz jest jakby narastające oczekiwanie, żeby te umowy pokazywać sam fakt ich zawierania. Przemyślę. Oczywiście też odnoszę się do samego pytania, przekażę je. Nie jest to w mojej kompetencji, nie prowadzę rejestru umów, nie wiem, jakie umowy są zawierane, także nie potrafię na pytania odpowiedzieć. To ja bardzo dziękuję. Bardzo długie, wyczerpujące spotkanie. Dziękuję panom, że dotrwaliście do końca. Państwu również dziękuję. Mam wrażenie, że w niektórych sprawach zostaliśmy każdy przy swoim zdaniu. To bardzo ciekawe. Raport otwarcia. Raport otwarcia. Jakiś czas. Będzie jeszcze okazja do końca.